dalej marzy o załodze. Ten samotny łeb, gdzie ta Keja, przy niej ten jak, gdzie ta Koja, wymarzona snach, gdzie te wszystkie sznurki od tych szmat, gdzie ta brama na szeroki świat, gdzie ta Keja, przy niej ten jak, gdzie ta Koja, wymarzona w snach. W każdej chwili płynę w taki rejs, tylko gdzie to jest, no gdzie to jest. Drobnym kroczkiem zbliżył się do nas dziwacznie ubrany człowiek. Jestem tu od wynajmowania turystom kajaków. Przecież pan chyba widzi, że deszcz leje. To nie chcesz pan popływać kajakiem? Nie, dziękuję. Nie, to nie. A kto mieszka w tym dołku na kołach? To cudzoziemiec, Tuńczyk. Ale można z nim po angielsku rozmawiać. Poszedł do obozu Petersenów. Pani marynarz, kajaki wynajmuje. Co takiego? Kajaki wynajmuje. Jest, kajaki. Malinowski? Pan jest Malinowski? Jest. Ja jestem właśnie Malinowski. Ty jesteś Malinowski? Ty oszuście, ty złodzieju. Mam cię nareszcie ze skóry, obłupie. Krzyk Petersena wywabił ludzi ze wszystkich namiotów na kempingu. Na milicję z Malinowskim. Pod sąd trzeba go dodać. Do aresztu ze złodziejami. Młoda panienka w ogromnych okularach wskazała na mnie. A ten pan to pewnie wspólnik Malinowskiego. Tak jest, trzymajcie go. Zaprowadźcie go na milicję. Wreszcie z pomocą przyszła Anka. Każdemu z osobna i wszystkim naraz nieustannie tłumaczyła, że zaszła tutaj pomyłka na skutek tego, że pan Petersen nie zna polskiego, a pan Malinowski nie rozumie po angielsku. A pan, panie Kozłowski, jeszcze dolewał oliwy do ognia. A co miałem robić? Dziwił się Kozłowski. Sądziłem, że nareszcie schytał pan Malinowskiego i że tym Malinowskim okazał się pan samochodzik. Dziękuję panu. Ma pan u mnie jeszcze jedną grubą kreskę. Właśnie ucichła na chwilę muzyka i przez szeroko otwarte drzwi kilka osób wymykało się na taras. Ładnie pani pilnowała domku nauczyciela. Och, to pan. Bardzo długo nie wracaliście z Koziego Rynku. Nie mogłam na was czekać, bo tutaj odbywała się zabawa. No jasne. Zabawa okazała się ważniejsza. Z pani jest niezawodny sojusznik. Nie wiedziałem, że pani jest sojuszniczką mistrz samochodzika. Mistrz samochodzik dość szybko, zdaje się, umie sobie zjednywać sojuszników. To mówiąc, spojrzał w stronę drzwi, w których stanęła panna Petersen. O, przybył również mój wybawca. Nie, zatańczymy, prawda? Miałam siedzieć w miłko-kuku i bez końca czekać na powrót nauczyciela, kiedy pan zajmował się wybawianiem pięknych dziewcząt. Z sali klubowej wyszedł Petersen. Z nas wszystkich tylko mistrz samochodzik zmierza prosto do celu. On wie, gdzie leży największy skarb, ale jemu nie chodzi wcale o skarb templariuszy. On wie, że największy skarb pańska córka. Co? Zdumiał się Petersen. Tam skarb twój, gdzie serce twoje. Pan samochodzik już w odpowiednim miejscu ulokował swoje serce. Pan Kozłowski ma rację. Odkąd poznałem pannę Karen, wyżej zacząłem cenić skarby uczyć nad klejnoty templariuszy. Mam nadzieję, że na drodze po skarby duchowe pan Kozłowski nie będzie musiał uciekać się do wypuszczania powietrza z kół mego wehikułu, więc po te skarby także wypiera się pan swym samochodem? Niech pan nam zdradzi pewną tajemnicę. Czy pan sam zbudował swój samochód? Nie. Mój wujek, wszyscy łącznie z Anką, Petersenem, Karen, aż popłakali się ze śmiechu. Czy można wiedzieć, kim był pański wuj? Wynalazcą. Jakimś znanym wynalazcą? Nie, zupełnie nieznanym. Ten samochód to zapewne jego jedyny wynalazek. Raptem, przez ogromne okna klubowej sali, zobaczyliśmy wzbijającą się w niebo zieloną racę. Wyskoczyła z zaporośniętych lasem wzgórz na drugim brzegu jeziora, poszybowała wysoko w górę, widoczna wyraźnie na tle czarnego nieba, i rozprysła się w tysiące iskier, które wolno opadały w dół, jak gdyby w mroczną taflę jeziora. Och, jakie to śliczne! Któż to strzela z rakietnicy? Prawda, że to gdzieś w okolicy Miłko-Kuku? Skoczyłem ku drzwiom, gdzie o mało nie wpadłem z impetem na powracającą z tarasu pannę Karen. To jakiś znak. Wypuszczono rakietę w Miłko-Kuku. Może powrócił już nauczyciel i ktoś się z nim porozumiewa. Dalszego ciągu już nie słyszałem. Pobiegłem między drzewa do swego wehikułu. Czy gniewa się pan jeszcze?
To nie ja, to Kozłowski i inni wyśmiewali się z pańskiego wehikułu. Już drugi raz powtarzam pani przysłowie. Ten się śmieje najlepiej, kto się ostatni śmieje. Kapitan Peterson rubasznie poklepał mnie po plecach. Kupię od pana ten śmieszny samochodzik. Dam $1000. Co takiego? Oburzyłem się. Mało? No to dam 1500. Nie sprzedam go. Kozłowski odciągnął mnie na bok i szepnął do ucha. Nie wygłupiaj się pan. Bierz pan forsę i kup pan sobie simkę. Nie. Znalazłem Ankę na przystani kajakowej. Siedziała samotnie na drewnianym pomoście z nogami zwieszonymi nad wodą. Przykucnąłem obok niej. O Boże, jaka romantyczna para. Czy nie przeszkadzam? Nie czekając na odpowiedź, także usiadła. Mister samochodzi, jak pan rozumie te słowa? Tam skarb twój, gdzie serce twoje. Sęk w tym, że nie wiem, jak je rozumieć. Myśląc o tych słowach, pamiętamy zawsze, że pisał je zakonnik do zakonnika. Gdzie powinno znajdować się serce zakonnika, jego myśli i uczucia? W Bogu. Trudno posądzić wielkiego mistrza von Feldwangena, aby dawał do zrozumienia de Molayowi, że skarb ukrył w niebie. W pojęciu zakonników Bóg także przebywa w kościele. Moim zdaniem skarb templariuszy został ukryty w kościele. Zgadzam się. Skarb ukryto w kościele. Musiał to być jakiś bardzo znany kościół, skoro Feldwangen nie udzielił żadnych bliższych wskazówek. Albo my tej wskazówki nie umiemy odnaleźć. Nie mamy żadnych danych, aby sądzić, że skarb w dalszym ciągu pozostaje w tym samym miejscu. Nie jest wykluczone, że spiskowcy odnaleźli skrytkę. O nie! Skarb został tak ukryty, że dostęp do niego był utrudniony. Spróbuję znaleźć jakiś ślad w Malborku. Lecz sądzę, że nie jest on tym miejscem. Kościół w zamku malborskim został zniszczony podczas działań wojennych. To bardzo utrudni poszukiwania. Słyszałam, że jednak podziemia nie uległy zniszczeniu. Jak będzie z nami, mistrz samochodzi? Pójdziemy do Malborka jako wspólnicy? Tam nie ma skarbu. Wyłożę swoje karty, panno Karen. Pojadę teraz do Malborka. Ale tylko po to, aby upewnić się, że tam nie ma skarbu. W zamku malborskim mieści się muzeum. Może uda mi się uzyskać od nich jakieś wiadomości. No cóż, życzę panu powodzenia. Podniosła się z pomostu i skinąwszy mi głową, pomaszerowała do swego domku. Dlaczego zdradził jej pan swoje zamysły? To piekielnie sprytna dziewczyna. Uzyskanie wiadomości wykorzysta właśnie przeciw pana. A to nie ma rady, skoro graliśmy w otwarte karty. Ona także powiedziała mi bardzo wiele. Może dzięki temu, co od niej przed chwilą usłyszałem, trafię na pierwszy ślad skarbu. Ależ ona nic takiego nie mówiła. Przecież słyszałam każde słowo. Nie mówiła wprost. Ale to oczywiste, że ona sądzi, iż cała tajemnica mieści się w zdaniu. Tam skarb twój, gdzie serce twoje. Do tej pory byłem skłonny traktować je jako coś w rodzaju metafory. To wie jednak, czy właśnie Karen nie ma racji. Może to zdanie zawiera całą tajemnicę. Boże drogi, i pan będzie tak ciągle rozmyślał o tym zdaniu? Czy nie obawia się pan, że pewnego dnia przewróci się pan w głowie i mrucząc nieustannie zdanie tam skarb twój, gdzie serce twoje, trafi pan do szpitala dla nerwowo chorych? To dość prawdopodobne. Spojrzałem na zegarek. Było już po 11:00. O, naszą stronę płynie kajakiem pani Anka. Usiedliśmy rzędem na brzegu i jedząc, w milczeniu przypatrywaliśmy się nadpływającej Ance. Smacznego, dziękujemy. Co z włamywaczem, moi panowie? Dlaczego pani mówi włamywacz? Może było ich kilku? Skąd wiecie, że było ich kilku? Nie wiemy, ale równie dobrze mógł być jeden, jak i kilku. O, panowie są dziś dla mnie bardzo niełaskawi. To zapewne zły wpływ waszego kapitana. Hej, panie kapitanie, czy mogłabym wiedzieć, czemu pan jest tak w złym humorze? Nie jestem w złym humorze, tylko słucham koncertu symfonicznego. Odciągnęła kajak na brzeg, usiadła na jego dziobie. Zapaliła papierosa i rzekła. Czy nie uważacie, druhowie, że to zupełnie okropne, gdy przyjeżdża się nad jezioro z radiem? Głos radia niesie woda. W ten sposób wszyscy dookoła mają zakłócony spokój i zepsuty wypoczynek. Zgasiłem radio. Miała rację. Wyobrażam sobie minę włamywacza, gdy przekona się, że skradziony dokument pisany jest po łacinie. Nie tak wielu ludzi zna łacinę, będzie musiał zwrócić się do kogoś, kto mu go przetłumaczy. Sądzi pan, że należałoby wywiedzieć się, kto w tych okolicach zna łacinę i do kogo najprawdopodobniej zwrócą się włamywacze?
Takich ludzi może być kilku. Jaką mamy pewność, że włamywacz nie odjechał za daleko? A wszystko przez to, że jakiś głupi dziennikarz dał do gazety informacje o skarbach templariuszy. To przez ten artykuł najechało się tutaj różnego rodzaju podejrzanych typów, rzekłem, kierując te słowa w stronę dziennikarki. Pan też jest podejrzany typ. Podejrzany? Myślałem, że jestem tylko śmieszny. Pan przestał być śmieszny. Zresztą tym gorzej dla pana. Dopóki pańscy przeciwnicy uważali pana za nieszkodliwego dziwaka, mógł pan mieć od nich spokój. Pański wehikuł sprawił wielką niespodziankę. Podejrzewają, pan jest niebezpieczniejszy. Nie boję się. Niech pan nie będzie zbyt pewny siebie. Przeciwnik dysponuje szeroką skalą środków. Ma pieniądze, a pan ich nie posiada. Ma piękną dziewczynę, która umie zawrócić głowie takim jak pan. O kim pani mówi? O Petersenach. To nie są moi przeciwnicy. Panna Karen zaproponowała mi współpracę. Może przystanę na jej propozycję. Co? Pan tego nie zrobi. Nigdy bym panu tego nie darowała. Ależ ja nie będę pytał pani o zdanie. Zdradziła nas pani, zeszła pani z posterunku, wyśmiewała się pani z mego wehikułu. Tak nie robi przyjaciel. Czy może mi pani pożyczyć kajak? Panie Tomaszu, niech pan jedzie swoim wehikułem. Nie, kajak będzie bardziej przydatny, bo spróbuje zaskoczyć człowieka na sepce. Anka zgodziła się pożyczyć kajak, ale pod warunkiem, że zabiorę ją z sobą. W dziennikarstwie pracuję od niedawna. Jestem dopiero po studiach. Chciałabym zwrócić na siebie uwagę czytelników. Swój urlop pragnę wykorzystać na zebranie materiału do cyklu sensacyjnych reportaży. I przyjechała pani do GIP, gdzie się tylko wypoczywa. Pani nie mogła przewidzieć, że przybędą tutaj różnego rodzaju podejrzane typy szukać skarbu templariuszy. Właśnie, że widziałam. No właśnie ja napisałam ten artykuł w gazecie i podałam informację o dokumencie u nauczyciela w Miłkokuku. Pani? To pani była tym? Niech pan śmiało kończy. Tym bałwanem, tym durniem, tak? Coś w tym rodzaju. Wiem, co pan o mnie myśli, ale zupełnie mi to nie przeszkadza. Grunt, że zbiorę materiał do reportaży. Opiszę dziwaków poszukujących skarbu templariuszy, a wśród nich poczesne miejsce zajmie pan samochodzik.